ty tutaj, ej, bo wiesz, trochę, nie musiał być trochę sam. Trochę sztywny jestem, wiesz? To trochę tutaj panowie cię rozepną, a w tym czasie zaprosimy jeszcze dwóch zawodników. Panowie mnie rozepną? Którzy, ale ja mam kolano... Chyba, że woli, żeby co innego ci zrobili. Kogo chcesz zawołać? Twojego kolegę. Zapraszamy, ja nie mam kolegów, słuchajcie, człowieku. Dwóch bonusowych zawodników main eventu. Zresztą Sylwek też nie ma. Tomasz o! Na szczycie jest samotny. No dobrze, to dzień tak. Dzień dobry, witamy Tomka Olejnikę, witamy Wojtka Gole. Ale stop! Siema, siema. Co tu się odpierdolę? No właśnie, ja też nie do końca wiem, wydaje mi się, że dobrze zapamiętałem. Gdybym, coś ty wymyślił. Gdybym coś pomylił, to mnie poprawcie, panowie. Co jeżeli myśli? Ty coś narzekasz teraz, czy co? Ja cię kurwa nie znam, kim ty jesteś w ogóle? No ja cię akurat kojarzę, ale... No ja się domyślam, czy mnie kojarzysz, a ja ciebie nie chuj. No to teraz siema, Tomek. Wy jesteście, panowie, w jednym zespole. Tomek, Tomasz, miło Tomek, mi. Tomek, a co taki blady jesteś, kurwa? Taki make-up mi zrobili. Ta, make-up, kurwa. A co ty się do mnie teraz przypierdzielasz tutaj, ty? Ty w proszku się myłeś? Słuchajcie, ja go przedstawię, to jest największa, Sebastian. To jest druga pizda po waleni. A, słuchajcie, co do tego walenia, to na wstępie chciałbym powiedzieć, że po tej walce 9 już nie będzie drugiej pizdy, lecz pierwszą największą pizdą w Polsce będzie Wojtek Gola, jak dostanie na dziurę 9. Ty, grudnia, ale poczekaj, to zrobimy tak, że jeżeli ty wygrasz z Golą i z Wardęgą, to ja cię napierdolę. To poczekaj, może dajmy wytłumaczyć widzom, panowie, bo widzowie jak jakby mogą trochę nie wiedzieć... Jak my mamy Tomek, bo widzowie ja mogą współpracować troszkę... z tobą? Tomek, a to... Cię chyba to Sebastian, poczekajcie, panowie, dajmy to wyjaśnić panowie. Naszym widzom. Sebastian, czekaj chwilę. Twoje udziały, Gola! Tu jestem, Gola, naprzeciwko! Słuchajcie! Adrian, nie, czy możemy wyciszyć Adrianowi... Wyciszmy ten mikrofon. Wyciszmy Adrianowi mikrofon. Bo widzowie mogą troszkę nie wiedzieć, co się dzieje. Z informacji, które dostałem, okazuje się, że rozbudowujemy main event i do Sebastiana Fabijańskiego dołącza, nie wiem czy zgodnie z jego wolą, to się zaraz dowiemy, Tomek Olejnik. On nie ma nic do gadania, bo ja tu jestem legendą, ja tu wracam, więc Seba, ty powinieneś się cieszyć, że będziesz ze mną w drużynie. A do Sylwestra Wardęgi... Lepszego zawodnika dostać nie mogłeś. A jak rozumiem, do Sylwestra Wardęgi dołącza Wojtek Gola. Poczekaj. Ja bym chciał się zapytać, kto to wymyślił i kto dobierał składy? No właśnie, kurwa, moje pytanie jest tożsame. Sylwester, podobno to był twój pomysł, tak? Przyznaj się do tego. 9 Olejnik, ale ja się ciebie nie pytam, mordo, ja się pytam tutaj włodarza. Sylwester, podobno to był twój pomysł, tak? Nie, rozmawiałem z Sebastianem i też Wojtek był przy tej rozmowie, też wtedy... A nagrywałeś? Nie. A, no to nie rozmawialiśmy. A co, no, kontynuuj. No dobrze, Wojtku, to był twój pomysł. Sylwek, to był twój pomysł rzeczywiście? Nie, to był nasz... Chyba wyszedł ode mnie, żeby urozmaicić jakoś.
I uważam, że taka walka... Urozmaicasz mi mordo. Trzeba, nie wkurwiaj mnie, bo po tej walce to jeszcze tobie leje, najedzie. Ogarnij się, ludzie piszą, jak mamy współpracować, to trochę szacunku zachowaj. On coś mówi do mnie, ja nie wiem. Słuchajcie, ludzie piszą... Mówię, czekajcie chwilę, panowie. Dostałem informację... Sebastian, on ma tak przynajmniej jedną... Tak to ja zaraz on, sam do ich dwóch wyjdę. Tomek po pierwsze jest legendą tutaj Fame MMA. Legębą chyba. Białą gębą. I co najważniejsze, w porównaniu do nas, on przynajmniej wygrał walkę. Wygrał. No właśnie, zacznijmy od tego, ja mam chociaż jedną wygraną, a ty masz przejebane, więc się ogarnij i współpracuj. Ale pięć przegrał. To nie jest dobre win ratio. Jemu się coś chyba wyraźnie odkleiło. Leje, to mi się odkleiło. Stary, ludzie piszą na czacie. Winna, kolejna, znaczy pierwsza. Ale poczekaj, stop. Czyli to wygląda tak. Czyli to wygląda tak, a ty będziesz tak zawsze... według Wojtka Goli największa pizda zaraz po waginie, waginie walenia niebieskiego przy rozwarciu 6 do 9 metrów jest dołączana do mojego teamu. No właśnie, tu jest, to jest ogólnie fair, panowie. I to jest według was. Słuchajcie. I to jest według was. Poczekaj, ale poczekaj, bo ja chcę się zapytać. Poczekaj chwilę, ja teraz chciałem cię sprostować. Zdejmij okulary, jak do mnie mówisz, nie jesteś Fabijańskim, kurwa. Dobra, słuchajcie, ja teraz chciałem coś sprostować. Kiedyś Wojtek powiedział... Ten nieśmieszny żart, który mógł być śmieszny, bo to była moja pierwsza gala. To było coś nowego w Polsce, wchodziło wszystko tam. Nie, w ogóle nie wiedziałem, jak to się je, w ogóle dopiero teraz ogarnąłem to wszystko po tych innych galach, więc ogólnie mnie to nie rusza, że Wojtek tak sobie docina, ty też. A teraz prosisz mnie o coś, tak? A przed chwilą mnie cisnąłeś. Sam se to zdejmij, albo niech ci to oni zdejmą. No, więc ja jeszcze raz powiem, że po prostu to, co Wojtek kiedyś powiedział, 9 się zmieni i on będzie największą pizdą w Polsce. Panowie, ale nie uważacie, że to jest trochę nie fair, że sobie wziąłeś do zespołu Wojtka? Ale słuchaj, Sebastian zaakceptował te warunki. No mi on odpowiadał również. No właśnie, Sylwek, bo trzeba to znaczyć, to był twój warunek, tak? Ale nie. Ja, mi bardzo zależało, żeby na przykład Nitrozyniak dołączył. Do kogo? Też do mnie? ale jest tego, o, że... O, cwaniaczku mój. Ale ze mną masz większą szansę, nie oszukuj się. Jesteś sprytny lisek. No, nie ma co ukrywać. Ciekawie to rozegrałem. No właśnie. Sylwek, stop, co? Nazwijmy to po imieniu. Chcesz wygrać cudzymi rękami? Nie, broń Boże. Nie, w ogóle. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji... Dobra, to poczekaj, to ja mam stary, pomysł. To oni mają więcej do stracenia niż my. Co? Postaw się w ich sytuacji, stary. Zobacz, w jakiej oni są chujowej sytuacji. Jak przepierdolą, to są skreśleni i nie przyjmujemy tą federację. Dobra, okej. Dlatego Olejnik wjeżdża cały na biało i przejmuje Fejma. Dobra, chyba Ferrari ci się za bardzo wjechał na głowę. Natomiast ja mam takie pytanie. Już Tomek, miałeś swoją federację. Czy... Ja leję, że ty dostałeś Olejnika. Co powiedziałeś? Że ty dostałeś Olejnika. No właśnie, a ty dostaniesz od Olejnika w sobotę, więc Wojtek... Więc o co tu chodzi, Wojtek? Panowie, ale w ogóle jak wy chcecie walczyć, Sylwester? Bo ty miałeś walczyć... Ale czemu ty go dyskredytujesz, Sebastianem? Normalny zawodnik. Ale poczekaj. 7 walk miał, tak? Wojtek. 7 doświadczony. Poczekajcie chwilę. I doświadczony teraz... zawodnik. Czym doświadczony? Chociaż w wygrywaniu, bo jedną ma mnie... 6 walk ma Olejnik. Jedną wygraną, a ty 0. Olejnik ma... I na noszach cię wynosili, więc dobrze, się Wojtek, o Tomku panuje osili. Będzie walka. No właśnie. Który z was bierze Olejnika w oktagonie? Przyznajcie się. Nie, to zależy. Ale nie, ja się okażę. O, nie, dobra, bo ja się miałem bić z Sylwestrem. To umówmy się, że w pierwszej rundzie walimy się my, a potem zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu. Ale jak wyjdzie? Jak się dogadacie, regulamin jest in progress. Regulamin jest jeszcze nie signed. Ale czemu ty w ogóle dyskredytujesz Olejnika, stary? Ty się popokałeś. No słuchajcie, wracając do regulaminu, to ja teraz do tej walki kondycyjnie jestem tak zajebiście przygotowany, a mi się tu jedna rzecz nie podoba, bo... Kurwa, ty o sobie cały czas mówisz. A co mam o tobie gadać, jak ty nie jesteś tutaj pewkiem świata? A czemu, Sebastian, nie poprosiłeś o kogoś innego? No musiałeś podpisać umowę, żeby ten pan tutaj... Ja nie miałem nic do gadania, tutaj inni ludzie rozdają karty najwyraźniej, ale ja nie pamiętam, tylko ja byłem w ogóle cały czas na noszach. Się obudził dopiero. Dobra, wracając do tematu, ja chciałbym, aby w regulaminie zostało zmienione, że liczenie czasu jest cały czas, a nie, że podczas... Liczenie czasu jest cały czas, mordo, dobra. Naprawdę zmień, jest, zmień. Myślę, że możemy to dopisać do regulaminu, Tomek. Weź, naprawdę... Nie ma przerwy pomiędzy... Dobra, może powiedzmy właśnie o zasadach, bo jak rozumiem, jakby wchodzicie jakby dwóch po jednej stronie, dwóch po drugiej stronie i dobieracie się w pary, w których będziecie walczyć, ale... Oboje musicie walczyć jeden na jeden. Nie może być tak, że dwóch się na jednego rzuci. Nie może być, że dwóch rzuca się na jednego. To jak widzicie... Pojedynki tak naprawdę, kurwa, to ja jestem sam w tym oktagonie. A może ja jestem sam, chłopie? To ty nic nie pokazałeś na żadnej swojej walce, ja chociaż coś pokazuję. Pojedynek jest w boksie, boksujecie panowie. 3 rundy po 3 minuty normalnie. I jeżeli jeden dostanie knockdown,
to walka jest przerywana, czekamy, aż on wstanie i knockdownu tak, i właśnie może o to być mi chodzi. Nieskończoność z tego, o to co mi wiem, chodzi, tak? Że ja chciałbym, żeby tak, wtedy i Benny był dalej Hilla będziemy bawić się i gwarantuję wam, że Benny Hill będzie taki, że potem, jak po naszej walce będą TikToczki z muzyczką, jak będziemy się kurwa ganiać po tym oktagonie jak pierdolnięci. Panowie, ale to może ustalmy to teraz na konferencji. Proszę chwilę, Olejnik. Kto się z kim bije? Kto bierze z was olejnika? Nie ma ustalenia, to wyjdzie w praniu. Jeżeli ja biorę olejnika właśnie! Jeżeli wyjdzie tak, że Sebastian pobiegnie do mnie i na przykład mnie uderzy, no to my nie możemy z Wojtkiem razem go bić. Wiadomo, że ja wtedy oddam. Dobra, to który miał rekordy w szkoły w bieganiu? Ja mam czarny pas. Chyba go tu nie ma teraz. Dobra, wracając do tematu. Po prostu podczas knockdownu fajnie by było, jakby czas dalej leciał, ponieważ ja kondycyjnie zajebiście się przygotowałem. Tak, ja też, tak. A wy będziecie wtedy mieli więcej czasu na odpoczynek, więc pod siebie gracie. Więc ale ja tutaj chciałbym zmianę tej zasady. Dobra, ogóle przeczytaj mi, bo masz okulary, bo ja nie dowidzę. To jest w ogóle niesamowite, to że Tomek Olejnik, słuchajcie. Ład. Tomek, ja ci w ogóle nie to widzę w sieci, jest. A ty nagle przychodzisz cały na biało i masz main event na fejmie. No i oto jestem. Hello. Właśnie, dobrze, właśnie Wojtek, widzisz. Chodzi chyba o to, że po prostu chodzi o to, że każdy na mnie tutaj wyczekiwał, a nie na ciebie. Pojedynkę po prostu wymyślił sobie największą pizdę, jaką można byłoby wybrać, żeby ją zbić. Zamknij tą pizdę, bo największą pizdą będziesz wybrał ty po tego człowieka, ja którego ja w ogóle nawet nie znam. Znaczy, Wojtku, jak Wojtek, zaraz my się będziemy napierdzielać, a nie ja z wami, bo on mnie bardziej irytuje w tym momencie niż wy. Wojtku, jak obserwujesz drużynę przeciwną, czy tobie jako włodarzowi ja nie było trochę głupio przyjmować propozycji tej walki? Irytuje. I czy sam nie czujesz, że to jest troszeczkę nie fair? Znaczy, na pewno chciałem też wesprzeć Szczylka. Dla mnie to jest fajna przygoda. Dlaczego nie fair? Ja nie, jak ja się biję? Na Boga, ludzie, znowu robicie ze mnie, że ja jestem lepszy od Olejnika. A jak się bije Sebastian Fabiański? Ale na przykład ja chodzi o to, że tego Wojtek nikt się nie wie! Właśnie, tego nikt bo nie wie, się stary. Nie bije. Chodzi może o to, że dlatego. Wojtek bije się dobrze, po prostu. A tutaj no, o panach jest opinia, że raczej nie i o tobie, że też dawno raczej nie. Nie walczyłem w sumie, nie? No tak, no ale raczej jest opinia, no, że czy lepiej Wojtek się bijesz niż bije dobrze? No ma przynajmniej jedną wygraną, ale na przykład ja się nie czuję lepszy od Olejnika, ani się nie czuję lepszy od Sebastiana. Może być tak, że ja będę właśnie najsłabszy w tej walce. A wiesz, walce? Czemu, Sylwek, nie czujesz się lepszy ode mnie? Co to za rejbu? No, ja, dlaczego? Bo ja mam jedną wygraną. Właśnie, jak to czułeś? Jak się czułeś wtedy? Jakie to uczucie jest? Na pewno lepiej niż ty teraz. Okay. No, akurat tutaj bym polemizował jednak. Panowie, zaraz wrócimy do przyjdziemy. Tak. Ale uwolnijmy może Sebastiana. Myślę, że Sylwek jest jednak w zdecydowanie lepszej kondycji. Mam pytanie. Czy wy się umówiliście, że będziesz sobie docinać, czy to wychodzi naturalnie? Stary, on mnie wkurwia tutaj, bo się do mnie przypierdziela o nic, chłopie. Ty mnie pytasz, ja kto się to ja go oglądam w kinie, on do mnie się dopierdziela. Myślałem, że jest spoko. Mogę już? Dziękuję. To ty powinieneś wiedzieć, kto tu się z kim na co umówił. Przecież to ty wszystko wiesz, Sylwester. Ale nie, skąd mogę wiedzieć, czy wy się dogadaliście teraz ja na zapleczu? Ja też nie wiem, ja nie wiem, ja nie że wiem. Sobie ja nie wiem, ja go nie znam, chłopie. No ja nie wiem, kim to, ja nie wiem, kurwa, kto to jest. No mówię ci zupełnie się szczerze. Się dowiedziałeś, no. To nie mów, że nie wiesz, kim ja jestem. Ja nie wiem, kto to jest Tomasz Olejnik, no. W sensie przedstawił mi się dobra, przed chwilą. Legenda Sebastian, może...